Hej, hej, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na test nowej kolekcji z Biedronki. Bardzo intrygującej kolekcji, bo kolekcji nawilżającej z kwasem hialuronowym. Wczoraj udało mi się ją upolować w Biedronce i dzisiaj nagrywam, żeby jak najszybciej puścić Wam ten film. Dlatego, że te produkty w Biedronce jak zwykle wyprzedają się bardzo, bardzo szybko. Więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam Was do oglądania dalej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, bardzo Was proszę o zostawienie subskrypcji. Dążymy do 1000. To jest moje postanowienie noworoczne. Proszę, pomóżcie mi je spełnić. To pierwsza rzecz, jeżeli będzie Wam się film podobał, to bardzo Was proszę o zostawienie łapki w górze i piszcie w komentarzach, jeżeli któryś z tych produktów mieliście, macie i Wam się piszcie, jak się Wam sprawdza, po prostu. W skład tej kolekcji wchodzi, słuchajcie, baza nawilżająca do twarzy, baza nawilżająca pod cienie, co jest bardzo ciekawe, nawilżający puder, korektor i dwa błyszczyki do ust. Korektory są w dwóch odcieniach, ja mam ten jaśniejszy, już nie kupowałam drugiego, bo uznałam, że jest to bez sensu. Koniec gadania, przechodzimy już do makijażu. I oczywiście makijaż rozpoczniemy od bazy pod makijaż, bazy nawilżającej z niacynamidem. Mam tu ściągę i jest to baza, która jest lekka i jedwabista. Przepięknie nawilża skórę, tworzy subtelną i niewidoczną warstwę, zawiera masło shea i witaminę E, które nawilżają i poprawiają elastyczność skóry. Niacynamid ogólnie działa nawilżająco, ale też działa przeciwnie doskonałościom skóry. Jest to bardzo fajna substancja, warto o niej sobie ogólnie poczytać. Ale słuchajcie, po niej potrafi na początku być wysyp, więc mam nadzieję, że mnie bardziej nie wysypie po tej bazie. Szczególnie, że ja już troszeczkę niacynamidu w innych produktach używam, więc myślę, że nie będzie źle. Ale jeżeli jest to Wasza pierwsza styczność z tym składnikiem, to jestem ciekawa, czy w tej bazie nie będzie go na przykład za dużo, że jednak gdzieś ten wysyp się może Wam pojawić. Ale nie mówię, bo może nie. Baza wygląda tak. Jeżeli chodzi o swatch, to widzicie, ma ona taką kremowo-żelową konsystencję, dość gęstą, jest błękitna. I zobaczymy, jak na skórze będzie wyglądała. Jest taka troszeczkę silikonowa i bardzo dziwnie pachnie. Takimi trochę cytrusami, ale tak nie do końca mi się akurat ten zapach tej bazy podoba. Ale jest to oczywiście indywidualna kwestia. I zobaczymy zaraz z bliska, czy ona jakoś wygładzi, czy ona tylko nawilży. Ja oczywiście teraz się, słuchajcie, zrobię lekko czerwona, bo moja skóra reaguje na dotyk. No, ale zobaczmy, jak ta baza będzie wyglądała na twarzy. Czy ona mi cokolwiek na tej buzi zrobiła? Powiem Wam tak, lekko wyblurowała tą buzię, to na pewno. Zostawia taką silikonową powłokę. Czy to jest takie nawilżenie? Dla mnie nie. Dla mnie to jest bardziej taka właśnie wygładzająca silikonowa powłoka niż jakaś taka formuła mocno nawilżająca. Ale możliwe, że po czasie, jak nałożę już sobie podkład, cały makijaż, trochę zmienię zdanie, bo na przykład będę czuła, że ta buzia jest taka, wiecie, fajnie nawilżona. Na razie czuję, że ona jest po prostu wygładzona. Koloryt się nie zmienił. Ten niebieski kolor na szczęście bez problemu jakby się przetransferował i dopasował do mojego odcienia skóry, więc nie mamy żadnych niebieskich plam. Nic się takiego nie dzieje, ale na razie mnie nie porwała. Wolałam te bazy z BL z poprzednich kolekcji, bo one moim zdaniem robiły lepszy efekt na mojej skórze. Ja czuję, że ta skóra jest taka gładsza. Ona może się wydaje bardziej nawilżona, ale tylko tak jakby w dotyku. W odczuciu cały czas mam wrażenie, że ta skóra jest taka sama i tak samo ją tak naprawdę czuję jak w skórę po swoim kremie, który dzisiaj użyłam, więc tu się nic nie zmieniło. I tak, bazę mamy nałożoną, więc nałożymy sobie podkład na tą bazę. I ja, słuchajcie, użyję też podkładu, który jest ogólnie dostępny w niektórych Biedronkach. I ja ten podkład bardzo lubię, to jest Ultra Satin. On nie jest jakiś bardzo mocno kryjący, ale specjalnie go wybrałam, tylko że uwaga, bo on chlapie.
Szczególnie jak na przykład go położycie w ten sposób w jakiejś toaletce, kosmetyczce, to później uwaga na ciuchy, bo on wszędzie potrafi się rozchlapać. Jest tak mocno kryjący, o tym chciałam powiedzieć, ale to dobrze, bo ja chciałam, żeby ten podkład, który dzisiaj wybiorę, nie był jakiś super ekstra kryjący, dlatego że ten korektor, który zaraz dla Was przetestuję z tej kolekcji, ma napisane, że ma mieć fajne krycie też na niedoskonałości, więc jak najbardziej go przetestujemy pod tym kątem. No a jakbym nałożyła taki full cover na całą twarz, to tak naprawdę nie byłoby widać, tak, czy on kryje, czy nie. Ten podkład jest bardzo fajny, on jest bardzo lekki, jak widzicie, on lekko wyrównuje koloryt. Jest też dość nawilżający, bardzo go lubię, totalnie nie zapycha, słuchajcie. Często go używałam rok temu, w 2020 chyba roku, jeśli się nie mylę, to dość często go używałam. Później on znikł z Biedronek, nawet chyba pisałam na stronie Belle, ale nigdy się nie doczekałam odpowiedzi, czy ten podkład będzie jeszcze dostępny, i rzeczywiście wrócił w tamtym roku. I jest normalnie dostępny w większości szaf, nie we wszystkich Biedronkach. W tych mniejszych zauważyłam, że go nie ma, ale w troszeczkę większych Biedronkach, tych może, nie wiem, nowszych, bardzo często się pojawia. To jest cała seria, tam jest jeszcze baza, przepraszam, tam jest jeszcze baza, tam jest jeszcze puder i chyba do konturowania paleta. Nakłada się go błyskawicznie i on wygląda jak druga skóra. W ogóle się nie osadza w porach. Dosłownie jest taką drugą skórą. Świetny produkt dla osób bez niedoskonałości, które chcą mieć taką leciutką warstwę. Trochę przypomina mi, słuchajcie, ten krem BB z kolekcji brzoskwiniowej. Tamten dawał jeszcze fajniejszy koloryt i chyba jeszcze był lżejszy, ale ten też jest takim fajnym podkładzikiem i myślę, że w ogóle bardzo fajnym dla suchych skór. Dobrze, i czas teraz na korektor, tylko zanim ja to zrobię, to słuchajcie, muszę podpakowywać te rzeczy, bo oczywiście się nie przygotowałam, więc minuta i wracam. Dobrze, wszystko sobie już przygotowałam i czas na ten korektor. Jest to korektor nawilżający, już Wam więcej o nim mówię, on w ogóle wygląda tak, bardzo ładna szata graficzna tej kolekcji. Muszę Wam powiedzieć, że mi się bardzo podoba, taka prosta z tym niebieskim, pięknym kolorem. Naprawdę, rzeczywiście daje wrażenie takiej kolekcji mocno nawilżającej. I tak, korektor posiada kremową formułę bogatą w pochodną kwasu hialuronowego, która nawilża przesuszoną skórę okolic oczu i twarzy, chroni przed nadmierną utratą wody oraz zwiększa jej elastyczność. Nie wchodzi w załamania oraz doskonale kryje niedoskonałości cery. Są ogólnie dwa odcienie, ja wzięłam ten jaśniejszy, czyli 01, jest jeszcze drugi, też bardzo ładny kolor. Oba kolory, muszę Wam powiedzieć, bardzo ładne. Aplikator standardowy, jak zawsze w Belle. Jeśli chodzi o kolor, o ładny, jasny, ale taki z żółtymi tonami, bardzo ładny kolor. Sprawdźmy jak ten korektor będzie wyglądał na początek w okolicy oczu, chociaż nie wiem, czy ja go nie za dużo nałożyłam, bo jak on będzie mocno kryjący, to się trochę będę bawić, żeby go ładnie rozprowadzić, no ale nic. Trochę jest dla mnie za jasny, mogłam sobie kupić, słuchajcie, dwójkę, no ale nic. Mocno kryje, to widzicie, oj, jest mocno za jasne. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale na żywo, no dość mocno to widać. Ładnie kryje, to na pewno. Specjalnie muszę się pilnować, żeby go od razu nie przeciągnąć tu na powieki, bo mam ochotę, ja zawsze tak robię, ale że mamy tą bazę pod cienie, no to muszę się powstrzymać. Słuchajcie, jedna warstwa, krycie, no bardzo ładne krycie, kolor dla mnie za jasny, to co mówiłam, ale zaraz to jakoś ogramy, po prostu troszkę rozjaśnimy resztę twarzy i jakoś to tak później, jak będę wyglądała, się ogra. Jeżeli będzie fajny, a wydaje mi się, że jest fajny, jeszcze zaraz zobaczymy po przypudrowaniu i po chwili, to chyba się wybiorę jeszcze, póki będą po ten drugi kolor. Jeżeli się zastanawiacie, co tak dziwnie słychać, to królik pije wodę. Krycie bardzo mi się podoba, korektor zastyga, więc rzeczywiście wydaje mi się, że nie będzie wchodził w załamania. Bardzo ładnie rozświetla tą skórę. I tak naprawdę powiem Wam szczerze, że przy tej jednej warstwie ja nie muszę tych warstw dokładać, więc on mi się podoba. Mogę go sobie dołożyć jeszcze tutaj w okolicy Doliny Łez i tak sobie go dołożę, żeby zobaczyć, słuchajcie, czy da się go budować.
i zaraz jeszcze go przetestujemy na cerze, no bo też producent obiecuje, że i ta cera powinna fajnie być wyrównana, wygładzona, ale pod oczami naprawdę bardzo fajny produkt. Spójrzcie, jak ładnie wyrównał ten koloryt. Troszkę ciemnieje, bo zobaczcie, jak on się już powoli zaczął dopasowywać do mojego koloru skóry, więc nawet widać na dłoni. On trochę ciemnieje, to akurat w tym przypadku dla mnie dobrze, bo wybrałam sobie za jasny. Natomiast jeżeli będziecie, bo tam chyba były testery, mam nadzieję, że są. Jeżeli będziecie mieli możliwość przetestowania tych kolorów, to zobaczcie po chwili po prostu, czy ten drugi nie będzie na przykład dla Was za ciemny. Bo on się ładnie dopasowuje, widzicie? Ja myślałam, że on będzie stanowczo za jasny, a taki jasny bardzo nie jest pod tymi oczami. Nie jest perfekcyjnie dopasowany, ale nie jest naprawdę źle. Tak jak mówiłam, czas przetestować ten korektor na zmiany i jakieś przebarwienia, które gdzieś tam posiadam na skórze. No nawet nie gdzieś tam, tylko trochę ich mam. Trochę właśnie ten kolor może nie będzie taki perfekcyjny, ale mam nadzieję, że zaraz odrobinę ściemnieje. I tak, zobaczcie, jeśli chodzi o przebarwienia tutaj na policzkach, to radzi sobie bardzo dobrze, już praktycznie tych przebarwień nie widać po jednej warstwie. A przy tamtym podkładzie było je dość mocno widać, teraz już praktycznie są niewidoczne. Teraz sobie sprawdzimy tutaj te zmiany. I tutaj przebarwienia. No, ładnie kryje. No i sprawdźmy jeszcze takie większe niedoskonałości, jak sobie z nimi poradzi. I tu trochę mnie zabawy czeka, żeby ten produkt ładnie wtopić w skórę, bo specjalnie go zostawiłam na chwilę, żeby on leciutko przysechł, bo wtedy zawsze każdy korektor lepiej sobie radzi z takimi zmianami wypukłymi i lepiej je przykrywa. I gdyby nie to, że on teraz jest trochę za jasny, to też ładnie ją przykrył. Nie jest tak kryjący jak mój ulubiony teraz korektor z Rimmela, ale bardzo ładnie kryje i daje naturalne dosyć wykończenie. Pod oczami odrobinę mi się, słuchajcie, zebrał w zmarszczkach. Więc to nie jest tak do końca, jak mamy tu napisane, że on ma się nie zbierać w ogóle w załamaniach, bo ja nie mam jakichś wielkich zmarszczek pod oczami, tylko załamania i w tych załamaniach troszkę się pozbierał, więc jednak przed przypudrowaniem ja sobie go rozpracuję. Tak, no pięknie ciemnieje. I jak widzicie, pięknie się dopasował do koloru skóry na twarzy. Nie widać go za bardzo. Tu jeszcze mi ta zmiana jedna przebija, ale to jest tak duża zmiana, że ja nawet się nie łudzę, bym musiała 10 warstw nałożyć korektora albo musiałabym mieć taki bardzo mocno kryjący podkład, a ja tego podkładu dzisiaj bardzo mocno kryjącego sobie nie nakładałam. Więc nie jestem zdziwiona, że gdzieś tam ta jedna zmiana prześwituje, natomiast pozostałe zmiany są przykryte. Pod oczami korektor wygląda bardzo ładnie. Jest to korektor moim zdaniem, który ma średnie krycie, ale można go budować do pełnego. Bardzo ładnie wygląda pod oczami, bardzo naturalnie. Leciutko się zbiera w zmarszczkach, w załamaniach, to co Wam powiedziałam, ale nie jest to zbieranie się bardzo mocne. On troszkę ciemnieje, ale ciemnieje w taki fajny sposób, dopasowujący się do skóry. Nie jest to ciemnienie takie na pomarańcz, na żółty kolor. Takie pół tonu robi się troszkę ciemniejszy, więc na to warto zwrócić uwagę, jakbyście kupowali, że ten light, jak widzicie, spokojnie się dopasuje nawet do mojej skóry. I czas teraz na puder. I w ogóle chyba puder jest taką nowością, która większość osób najbardziej intryguje w tej kolekcji, bo ma być to puder nawilżający i słuchajcie, ma być to puder, który odżywia matową i pozbawioną blasku cerę dzięki właściwościom rozpraszającym światło. Delikatna tekstura zawiera w swoim składzie pochodną kwasu hialuronowego, zapewniając skórze nawilżenie. Puder działa niczym filtr fotograficzny. No obietnice, ho, 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 duże. Ma być to puder z kwasem hialuronowym, ma on rozjaśniać skórę, dawać taki, wiecie, naturalny filtr na twarzy. No i też jestem bardzo ciekawa, czy on będzie dobry pod oczy, no bo jeżeli on ma ten kwas hialuronowy, jest taki właśnie nawilżająco wygładzający, to powinien pod oczy być dobry. I teraz tak, ma, widzicie, żółty kolor, tak wygląda. Ja w nim nie widzę drobinek, więc nie jest to jakiś drobinkowo rozświetlający puder. Bardzo satynowy. Tak się prezentuje. Nałożę go sobie na dłoń.
daje takie lekko błyszczące wykończenie. Ja nie wiem, czy to będzie widać w telefonie, ale on daje, słuchajcie, taki leciutko satynowy efekt. Dobrze, jestem podekscytowana, więc sprawdźmy, jak on będzie wyglądał pod oczami przede wszystkim na początek. Bo ten korektor już też wymaga przypudrowania, chociaż ładnie zastygł. I myślę, że jak ktoś ma taką okolicę oczu, że ma bardzo małe załamania, mało zmarszczek pod oczami i słuchajcie, nie lubi pudrować tej okolicy, to myślę, że może nawet ten korektor być fajny, tak samodzielnie nałożony, bo on fajnie zastyga, ale rzeczywiście nie zastyga na taką... na taki kamień, może w ten sposób, bo są korektory, które robią taką nieprzyjemną warstwę pod okiem, ten nie i rzeczywiście jest taki cały czas lekko nawilżający, przynajmniej takie daje uczucie. Dobrze, i nałóżmy sobie ten puder i sprawdźmy, czy on nam wybluruje tą okolicę oka. Nałożyłam go na tą okolicę pod okiem. I powiem wam, że chyba mi się nie podoba, bo mam wrażenie, że wygląda mocno sucho tutaj na tej delikatnej skórze pod okiem i w porównaniu z niektórymi pudrami z Belle, które nawet wychodziły ostatnio, niedawno albo wcześniej, to nie bluruje tej okolicy tak ładnie i wygląda dość sucho. Mam wrażenie, że ten korektor stracił, gdy przypudrowałam go tym pudrem, więc on na pewno nie będzie dla mnie na okolice pod okiem, bo po prostu mi się nie podoba to, co się tutaj wydarzyło. Może z innym korektorem byłoby lepiej, albo po prostu nie jest to puder na te okolice. My tu nie mamy nigdzie napisane, że on może być pudrem na okolice oczu. On ma po prostu odżywiać pozbawioną blasku cerę, więc nawet może to po prostu, wiecie... Złe wykorzystanie przeze mnie, ale zaraz sprawdzimy na cerze, czy mi się sprawdzi, bo pod okiem nie bardzo. Jeśli chodzi o podkład, to jak widzicie, on też się zbiera w zmarszczce tutaj na czole. Dlatego przed przypudrowaniem ja sobie tą zmarszczkę i tutaj ten produkt rozpracuję. I w ogóle jeśli chodzi o ten podkład, który Wam pokazywałam, to jest to podkład zdecydowanie, myślę, dla osób, które lubią przypudrować cerę, bo on potrafi w tych zmarszczkach nieprzypudrowany się zebrać. Teraz zaraz sprawdzimy, jak ten puder będzie wyglądał właśnie na czole, może na początku, a potem zaraz sobie przypudruję nim resztę twarzy. O, i słuchajcie, czoło mi się już podoba. Na czole widzę wygładzenie, widzę zmniejszenie porów, ale właśnie widzę zmatowienie skóry, takie zdrowe zmatowienie. Ten puder, wydaje mi się, że przynajmniej na moją okolicę pod okiem jest troszkę za bardzo matujący, troszkę za mało rozświetlający, natomiast na twarz jest właśnie fajny. I tutaj na czole mi się bardzo podoba, zaraz sprawdzimy, jak on będzie wyglądał na pozostałych partiach twarzy. O tak, i spójrzcie, na pozostałych partiach twarzy on rzeczywiście robi ten blur. Naprawdę ładnie wygląda, bo jest matujący, ale taki satynowy. To jest taki zdrowy mat, to co było już kiedyś w którymś pudrze Belle w kolekcji limitowanej, już teraz nie pamiętam, słuchajcie, w której. I tam był właśnie taki puder, który dawał zdrowy mat. To jest to samo praktycznie. Mamy bardzo ładnie wygładzoną cerę, bardzo ładnie rzeczywiście pory zostały zniwelowane. No, wygląda świetnie. Na całej buzi, poza okolicą oka. Pod oko jest dla mnie za ciężki i za bardzo matujący. Jednak no całą buzię mam bardziej taką nawilżoną, bardziej tłustą niż okolicę pod okiem. Pod okiem mam jednak skórę dość cienką, dość wrażliwą, dość, słuchajcie, może nie jakoś super cienką i nie super pomarszczoną, natomiast zawsze bardziej suchą niż pozostałe części twarzy. No i pod okiem on mi się nie sprawdził. Natomiast na twarz uważam, że jest fajny, więc jeżeli szukacie pudru pod oczy, to raczej bym odpuściła i postawiła na któryś z pudrów, na przykład z ulubieńców, film myślę, że już zaraz na kanale, albo jest, albo będzie ulubieńców makijażowych, tam pokazuję Wam dwa bardzo fajne pudry. Przepraszam, ale jeszcze jestem lekko chora.
dwa bardzo fajne pudry, które pod okiem wyglądają perfekcyjnie. Dobrze, lecimy dalej, bo film, boję się, że będzie za długo już trwał, powoli. I lecimy do tej bazy. Bazy pod cienie, wygląda ona w ten sposób, też bardzo ładna szata graficzna, naprawdę podoba mi się. I jeśli chodzi o bazę pod cienie, to jest to kremowa baza w kolorze nude. Odcień idealnie stapia się z kolorytem skóry, wyrównując go i neutralizując zaczerwienienia. Baza zwiększa intensywność nakładanych cieni oraz zapewnia ich perfekcyjne blendowanie. Eksamitna formuła zawiera glicerynę, która delikatnie nawilża skórę powiek. I rzeczywiście mamy kolor nude. Jest ciemniejsza od korektora, którego użyłam pod okiem. Proszę, tak wygląda. Ale jest rzeczywiście ładny ten kolor. Tylko jestem ciekawa, czy on nie będzie za bardzo się odcinał od mojej powieki, ale nie. Ładnie to wygląda. Teraz sobie tą bazę, słuchajcie, wklepiemy. Ja najbardziej lubię bazy pod cienie wklepywać palcem. Możemy wklepywać gąbeczką, możemy nakładać pędzlem. Jak kto lubi, jak kto woli. To nawilżenie skóry powiek to tak średnio wierzę, natomiast mam nadzieję, że będzie to rzeczywiście baza, która będzie bardzo fajnie, słuchajcie, przedłużała trwałość cieni i na której po prostu będzie się fajnie pracowała, bo jest to typ bazy, który ja bardzo lubię. Ja bardzo lubię pracować na korektorze, więc no baza, która ma kolor i zobaczcie, od razu inaczej człowiek wygląda, jak ma wyrównaną tutaj, wyrównany tutaj koloryt skóry na powiekach. Mam nadzieję, że ona nic tu nie będzie dziwnego robiła, typu bardzo się zbierała albo jakiś plam. Baza nałożona, no to czas przejść do robienia makijażu. I ja ten makijaż, słuchajcie, zrobię szybciutko i zrobię go pewnie na przyspieszeniu albo poza kamerą, żeby ten film po prostu bardzo długo nie trwał. Może dzisiaj coś wyczaruję trochę bardziej kolorowego, żeby wypróbować, czy rzeczywiście na tej bazie mi się pracuje bez problemu. I mam takie dwie paletki dzisiaj ze sobą, czyli Riviera od Anastazji i neon różowy, chciałam powiedzieć pomarańczowy. I tą paletkę neon różową od Huda. I te paletki są mocno kolorowe, bo Riviera prezentuje się tak, a różowy neon już Wam pokazuje, jak się prezentuje. Prezentuje się tak, więc myślę, że coś kolorowego szybko wyczaruję, ale takiego może jeszcze w miarę standardowego. I wracam do Was, opowiem Wam, jak mi się na tej bazie pracowało. Kończę już makijaż twarzy, przy okazji sobie zrobiłam. Makijaż oczu wyszedł mi, jak widzicie, trochę szalony, ale podoba mi się, taki mocno różowy, trochę walentynkowy już. Pomimo, że do walentynek jeszcze mamy ponad miesiąc, to jakiś taki różowo-fioletowo, no walentynkowy. Tak powiedzmy, ale nie o tym, słuchajcie. Jak mi się pracowało na tej bazie? Bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. Czy był podbity pigment cieni? Wydaje mi się, że tak. Ogólnie ja dzisiaj używałam cieni bardzo dobrze napigmentowanych i takich cieni, z którymi ogólnie ja nigdy nie miałam problemu i zawsze mi się bardzo dobrze pracowało. Natomiast tu we wnętrznym kąciku na początku używałam białego cienia z Riviery i on jest pięknie napigmentowany, natomiast mam wrażenie, że na tej bazie jeszcze ładniej pracował. I tak samo w załamaniu na początku użyłam sobie tego odcienia z tej paletki. I ten odcień z tej paletki tak samo wydaje mi się, że był po prostu jeszcze ładniej napigmentowany. Cienie przepięknie się blendowały, przepięknie się przyczepiały do tej bazy. Nic się nie działo, może nawet rzeczywiście odrobinę lepiej mi się blendowało, szybciej te cienie. Na pewno baza jest bardzo fajna, jeżeli potrzebujecie baz pod cienie, lubicie bazy pod cienie, to jak najbardziej myślę, że może Wam się przydać. Ona fajnie, bo ona zastyga, więc tak naprawdę nawet nałożona sama ładnie wyrówna Wam koloryt skóry i lekko na przykład tylko pociągnięta beżowym cieniem, myślę, że będzie też wyglądała fajnie. Jeszcze użyłam, poza oczywiście cieniami do powiek, maskary i użyłam tej maskary z poprzedniej kolekcji Belle i to jest ta maskara Cookie i słuchajcie, o Jezu, przepraszam Was, ale jeszcze kaszel mnie męczy. I ta maskara Cookie, słuchajcie, minął miesiąc około, odkąd ja mam tą maskarę. I ona już wyschła, już nie daje wcale fajnego efektu. Ona najładniejszy efekt dawała tak mniej więcej po tygodniu od otworzenia i naprawdę wtedy dawała bardzo ładne rzęsy. A teraz na serio musiałam się namęczyć, żeby w ogóle coś jeszcze tutaj wyskrobać. Więc bardzo szybko wysycha i wydaje się być bardzo mało wydajna, bo
niecały miesiąc i tak naprawdę ja ją już mogę wrzucać do denka, bo nie podoba mi się efekt, a i męczenie się ileś czasu, żeby te rzęsy wytuszować, to nie jest moja bajka i mój klimat. Więc nie wiem, czy ja miałam tylko taki, słuchajcie, egzemplarz, ale dajcie znać, jeśli kupiliście tą maskarę, czy już też Wam się powoli kończy, bo może to jest po prostu jeden mój egzemplarz, który był taki średni. Natomiast z poprzedniej kolekcji, tak wracając do niej, bo też dzisiaj użyłam dwa produkty i to jest bronzer i róż, z obu jestem bardzo zadowolona, przepięknie mi się z nimi pracuje i naprawdę często ich używam. Bronzer wyglądał tak i nie róż, tylko rozświetlacz i rozświetlacz wygląda tak. Jak widzicie, już jest zgłębienie w rozświetlaczu. Bardzo lubię te dwa produkty, bardzo często używam i nimi też sobie wykonturowałam buzię poza kamerą, żeby było po prostu szybciej. Makijaż oczu bardzo mi się podoba, bardzo podoba mi się ta baza, tak podsumowując bazę. I zostały nam już tylko albo aż dwa produkty do ust i produkty, które bardzo mi się podobają. No jejku, nie wytrzymam. I oba produkty to są błyszczyki. Błyszczyki powiększające usta. Prezentują się one o tak. Bardzo, bardzo podoba mi się ten 01 Pure Shine, bo o takim błyszczyku myślałam i taki błyszczyk chciałam sobie dokupić, dlatego że skończył mi się już powoli Fenty, taki właśnie jasny, drobinkowy. I lubię takie błyszczyki, więc no gdzieś chciałam taki mieć, więc może to po prostu mi zastąpi tamten Fenty i nie będę musiała kupować. A drugi błyszczyk to jest Nude Shine i on jest też w przepięknym takim różowym kolorze. Bardzo przypomina mi, słuchajcie, Fuzzy właśnie z Fenty. Też ma takie delikatne drobiny, ale zaraz zobaczymy dokładnie, jak one się będą prezentować na ustach i na swatchu. Jeśli chodzi, oj, jakie ładne. Ten bezbarwny błyszczyk ma chłodną drobinę, będzie fajniejszy dla chłodnych typów urody albo dla osób, które lubią takie błyszczyki nakładać na pomadki, to wtedy jak najbardziej będzie fajny. Przepięknie pachnie, pachnie jak błyszczyk z tej kolekcji Candy, też bardzo lubiany przeze mnie, w którejś torebce go mam i często dosyć go nawet używałam. I ten drugi odcień też jest prześliczny. Nie, to nie będą błyszczyki jak Fenty, bo one są bardziej kryjące i mają troszkę mniej drobin. Ten bezbarwny bardziej przypomina mi jednak Fenty. Ten jest taki bardzo ładny w naturalnym kolorze ust. Ma ładne krycie, ładną drobinę, ale nie jest tak mocny. Dobrze, więc zaczynamy. Zaczniemy sobie, słuchajcie, no od jedynki i zobaczymy, jak ona będzie się prezentowała na moich ustach. Ja na ustach nic nie mam, więc spójrzmy. Powiem Wam, że na ustach nie widać tak mocno tej drobiny, ale ładnie to wygląda. Jest to olejkowa formuła. Nie klei się. A, i jeszcze może Wam przeczytam tak a propos na temat tych błyszczyków, co tutaj nam producent o nich mówił. To są ultra błyszczące błyszczyki zapewniające komfort bez klejącego efektu. I rzeczywiście nie mamy klejącego efektu, a ja ten klejący efekt czasami lubię, bo wtedy mam wrażenie, że błyszczyki po prostu trochę dłużej się trzymają. Natomiast wiem, że dużo osób tego efektu nie lubi i dla nich ten błyszczyk będzie wtedy super. Dalej, co my tu mamy? Kompozycja została stworzona w oparciu o olej z nasion jojoby, chochoby, żożoby, jak kto woli, witaminy E oraz ekstraktu z liści aloesu, które nawilżają i wygładzają usta. Czyli po prostu ma nawilżać, wygładzać. Daje ładny efekt, ale jest to efekt, jak widzicie, dosyć naturalny, bardzo mało drobinkowy, czyli to nie zastąpi jednak błyszczyka z Fenty. Natomiast podoba mi się ten efekt i uważam, że jest bardzo ładny na dzień. Bardzo ładnie będzie podkreślał, myślę, jakieś pomadki. I słuchajcie, jest to fajny błyszczyk, taki mam wrażenie, który będziemy mogły sobie stosować w domu. Nawilżające usta, bo rzeczywiście czuję taką fajną, nawilżoną powłokę na tych ustach. Czasami niektóre błyszczyki mają to do siebie, że pomimo tego, że błyszczyk ogólnie, jego formuła powinna nawilżać, tak powinniśmy czuć, że te usta są mokre, nawilżone, to niektóre mają to do siebie, że te usta i tak czujemy, że są suche. Tutaj nie czuję tego, a ja mam ostatnio problem, że moje usta ciągle są suche i dlatego używam bardzo często tam jeszcze z poprzednich kolekcji z Biedronki i peelingu i olejków do ust. Ale ten błyszczyk bardzo mi się podoba, bardzo podoba mi się ten odcień, ja lubię takie błyszczyki. To nie jest błyszczyk, który będzie się podobał każdemu, bo takie odcienie wiem, że mają swoich zwolenników i przeciwników, dla mnie jest jak najbardziej ok. I przejdziemy teraz, tylko zmyję ten błyszczyk, przejdziemy teraz do tego w odcieniu Nude Shine. Ten miał jaki odcień? 01 Pure Shine.
bardzo łatwe. Pure Nude. Więc zmywam i testujemy ten drugi błyszczyk. Moje zwierzęta, słuchajcie, dzisiaj bardzo wyjątkowo nie chcą, żebym nic nagrywała. I po prostu królik pije, kot szura w kuwecie, ktoś się bawi piłeczką, więc wszystko się dzieje u mnie naraz dzisiaj. No ale nic, przechodzimy teraz do tego Nude Shine i zobaczmy, jak on będzie prezentował się na ustach. Bardzo ładny kolor i to jest to kolor, który wydaje mi się będzie dla mnie bardzo ładny i bardzo będzie mi pasował, bo zobaczcie, jest bardzo podobny do mojej naturalnej czerwieni wargowej. I znowu mamy bardziej taką taflę koloru i błysku niż drobinki, więc to nie są drobinkowe mocno błyszczyki. No i znowu mamy tę samą taką bardziej olejkową formułę, nie klejącą się, ale bardzo przyjemną na ustach. Podoba mi się ta formuła i podobają mi się te błyszczyki. Ostatnio widzę, że Belle bardziej robi błyszczyki niż pomadki matowe. Gdzieś tam się pojawiła ta jedna matowa pomadka czerwona, ale ja czekam nadal na jakieś ładne matowe nude z Belle, tej biedronkowej serii, bo tam zazwyczaj, słuchajcie, naprawdę były świetne matowe pomadki, a już od wielu kolekcji ich nie ma, więc mam nadzieję, że gdzieś się pojawią, bo błyszczyków mam już naprawdę mnóstwo z tych serii i mam je porozrzucane po różnych torebkach. Tych dwóch chyba bym poszła jednak w ten i wydaje mi się, że w ogóle większej ilości osób będzie się ten kolor bardziej podobał i będziecie częściej po niego sięgać, jest bardziej uniwersalny, w ogóle jest przepięknym kolorem, który jest bardzo uniwersalny i będzie pasował i do ciepłych, i do chłodnych typów urody tak naprawdę. A ten, no to wiadomo, to jest taki błyszczyk wykończeniowy, nie każdemu będzie się podobał, ale na pewno też znajdzie swoich zwolenników. I podsumowując, bo to już wszystko i cały makijaż wykonany tą kolekcją, podsumowując, powiem Wam, że chyba czegoś więcej się spodziewałam po tej kolekcji, ale na pewno nie jest to nieudana kolekcja, bo bym kłamała, gdybym tak powiedziała. Jeżeli chodzi o bazę, to tak jak Wam wspominałam, tak i teraz ja nadal nie czuję jakiegoś wyjątkowego nawilżenia pod podkładem. Czuję się tak samo, jakbym nie użyła tej bazy, więc... Średnio. Na pewno też podkład, słuchajcie, ładniej leży, jeśli chodzi o pory na tej bazie, więc ona dla mnie bardziej wygładziła tą skórę, troszkę ją wyblurowała, wygładziła te pory, niż nawilżyła. Ja przynajmniej na razie nie czuję nawilżenia, ale żeby nie skreślać tej bazy, to ja nie mówię, że ona, słuchajcie, nie nawilża, bo może i ona nawilża, może jedno użycie to jest po prostu za mało. Ja sobie tą bazę będę używała teraz przez kolejne dni, tak 3-4 i zobaczymy. Zobaczymy, czy będę czuła nawilżenie, czy nie. Powiem Wam o tym na Instagramie, więc jeżeli tam mnie nie obserwujecie, to zapraszam. I zapraszam też, jeżeli macie ochotę, na mojego TikToka, bo tak odważyłam się, coś tam dodaję, coś tam robię, więc jeżeli macie ochotę, tak samo się nazywam na Instagramie, zresztą macie link w opisie i tak samo się nazywam na TikToku, jak nazwa mojego kanału, więc bez problemu mnie znajdziecie. I tam dam Wam znać, co myślę na temat tej bazy, bo na razie mam takie... Takie trochę mech. Dobrze wygładza, ładnie wygląda, ale nie ma tej głównej jakby zalety, czyli tego nawilżenia, o którym mowa. Ale mówię, może ja po prostu ją za mało czasu używam, może jej za mało użyłam, albo może po prostu ja i moja skóra się tak nie damy nawilżyć tej bazie, jak powinniśmy. Dalej, co ja dalej używam? Korektor. Korektor mi się bardzo podoba. Korektor ma bardzo ładne krycie, tak jak Wam mówiłam, średnie do pełnego. Bardzo ładnie wygląda pod oczami, nic się z nimi nie dzieje. Tak jak Wam powiedziałam, nie do końca polubił się z tym pudrem, ale o pudrze za chwilę. Przed przypudrowaniem wyglądał świetnie. Wydaje mi się, że może być w ogóle fajny dla osób, które nie lubią pudrować okolicy pod okiem, bo delikatnie nałożony na pewno będzie ładnie wyglądał. Bardzo ładnie przykrył niedoskonałości i mankamenty takie... pryszcze, przebarwienia, przepięknie przykrył, nic się nie zadziało po przypudrowaniu tutaj w okolicy twarzy, nie przesuwa się, korektor mi się bardzo podoba, ta okolica pod okiem była nawilżona i cały czas czuję, że nie jest sucha, nie jest ściągnięta, więc korektor jest naprawdę dużym plusem tej kolekcji. Dalej puder, puder, który jest na pewno świetny, ale na twarz. Pod oczy mi się nie sprawdził, dla mnie pod oczy jest za suchy, pomimo tego, że ma fajne satynowe wykończenie i jak go zesłoczowałam, to byłam pewna, że on na okolice pod okiem będzie też fajny, natomiast mi się nie sprawdził, przynajmniej z tym korektorem. Spróbuję jeszcze go użyć z innym korektorem i zobaczymy, też dam Wam znać na Instagramie, czy
z innym korektorem będzie wyglądał lepiej, natomiast z tym korektorem nie polubił się na mojej strefie pod okiem. Na całej twarzy za to bardzo się polubił i tu też na korektorze, który nakładałam na twarz, też wygląda świetnie. Bardzo ładnie wygładza, bardzo ładnie bluruje, daje efekt takiego zdrowego matu, czyli widzicie, ja jestem zmatowiona, ale ładnie odbija moja skóra światło. To nie jest taki suchy mat, jak niektóre pudry, że po prostu wyglądacie, jakby tu wszystko Wam miało zaraz zejść, jakbyście mieli Saharę na twarzy. Ten puder naprawdę świetnie wygląda. Świetnie wygląda też z tym podkładem, więc tak jak Wam mówiłam, jeżeli szukacie takiego podkładu, to spokojnie możecie sobie obie rzeczy kupić w Biedronce. Puder bardzo Wam polecam, bo on mi się naprawdę podoba, ale na buzie, pod oczy bym sobie darowała. Dalej, baza pod cienie. Baza pod cienie bardzo mi się podoba. Słuchajcie, musiałam ją wyciągnąć i znalazłam. Baza pod cienie bardzo mi się podoba. Bardzo dobrze mi się na niej pracowało i naprawdę jak będę używała do takich właśnie bardziej kolorowych, artystycznych makijaży baz, to będę ją zużywać, bo jest świetna. Bardzo podoba mi się też, że wreszcie nie mamy bazy bezbarwnej, tylko mamy bazę z kolorem. W Belle to jest świetne, ja uwielbiam bazy z kolorem, bo one zastępują korektor. Więc jeżeli szkoda Wam korektora na okolice, na oko i lubicie się pobawić makijażem, lubicie pracować na bazach pod cienie, to ona jest świetna. Naprawdę jest świetna, jest jedną z lepszych baz, jakie testowałam w ogóle w drogeriach. No wiadomo, Belle, Biedronka, no do drogeryjnych kosmetyków niby nie zaliczamy. Natomiast no bliżej im do drogerii niż do perfumerii, więc powiedzmy, że w tym przedziale cenowym uważam, że jest to w ogóle najlepsza baza pod cienie, jaką możecie dostać. I zostały już nam tylko błyszczyki, tak? Tak, i błyszczyki. Błyszczyki świetne. Bardzo mi się podobają. Jeżeli szukacie bardzo ładnych błyszczyków, no to Belle jak zwykle bardzo fajnie je robi. W poprzedniej kolekcji wydaje mi się, że tamten błyszczyk był klejący. Tu tym razem Belle poszło w drugą stronę, zrobiło nie klejące się błyszczyki. Ale to też dobrze, bo na pewno dużo z Was nie lubi tego efektu klejących się ust. Bardziej podoba mi się ten błyszczyk różowy. Chociaż mi się akurat osobiście też podoba ten srebrny z drobinkami, a właściwie bezbarwny z drobinkami. Natomiast to już w zależności od tego, jakiego potrzebujecie, jaki Wam się bardziej podoba. Oba są fajne, oba mają taką samą formułę, oba są świetne, więc jak najbardziej polecam. Jeżeli chodzi o moje top of the top z tej kolekcji, bo ja zawsze o tym mówię, to słuchajcie, w tej kolekcji bardzo, ale to bardzo podoba mi się korektor i po niego bym sięgnęła. Ponownie baza pod cienie, jeżeli jej potrzebujecie, to naprawdę świetna. Puder. Puder też jest genialny i na buzie. Ja już wiem, co będę zużywała przez teraz najbliższy czas na twarz. Będzie to najpewniej ten puder, którego będę znowu zużywać i znowu w denkach będą same pudry z Belle. Tak, ja go będę używała, on mi się bardzo podoba, na twarz jest genialny, więc też jest takim moim hitem tej kolekcji. Jeżeli chodzi o błyszczyki, no to tutaj po prostu to jest taka rzecz, jeżeli jeszcze nie macie błyszczyków z poprzednich kolekcji albo szukacie błyszczyków w którymś z tych odcieni, jak najbardziej polecam, ale myślę, że błyszczyki schrzanić jest bardzo ciężko. I ja nie pamiętam, słuchajcie, kolekcji, żeby błyszczyki były złe, pamiętam tylko raz jakiś beznadziejny olejek do ust, jakiś bardzo dawno temu, ale błyszczyki, jeszcze chyba to był pierwszy w ogóle film z kolekcją z Belle na moim kanale i tam był jakiś taki beznadziejny błyszczyk. Królik mi się, słuchajcie, tłucze, nagle gryzie kratki od klatki, nigdy tego nie robi, ale dzisiaj jak nagrywam, musi. Wybaczcie, trudno, nagrywam dalej. I ostatnia rzecz, czyli ta baza, i ta baza na razie mnie nie porwała. I to jest chyba dla mnie najsłabszy punkt tej kolekcji. Zawsze robię te pierwsze, drugie, trzecie miejsce. No to tak, na pierwszym miejscu korektor dla mnie, potem będzie puder, potem będzie baza pod cienie, ale właściwie ta baza pod cienie jest na równi, myślę, z pudrem, błyszczyki i baza na twarz. Tak bym je sklasyfikowała, to jest moje zdanie. Dajcie koniecznie znać, jeżeli coś przetestujecie z tej kolekcji albo macie, jak Wam się sprawdza.
Do poprzedniej kolekcji też już Wam powiedziałam, dajcie mi koniecznie znać, czy też macie takiego fejla z tą maskarą, że nie wiem o co chodzi, że po miesiącu właściwie jej nie mam, a słuchajcie, jej nie używałam codziennie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Dajcie znać, jak Wam się podoba dzisiejszy makijaż. Wiem, że to nie jest makijaż na co dzień, ale trochę inny. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę, mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas, chyba się powtarzam, ale nieważne, staram się to nagrać jak najszybciej, żeby jak najmniej było słychać tłuczenie się królika. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę, mam nadzieję, że widzimy się ponownie. Do zobaczenia, pa, pa!